O diabła, tambor zostaw ją! Akcja! Pies zawszony! Cisza! Mamy tu szansę zachować pan. Jesteśmy u samego początku dynastii Jagiellonów, czyli za czasów samego króla Jagieły. Akcja? Wyśpij się przed jutrzejszym polowaniem. Akcja serialu zaczyna się w momencie, kiedy kończy się małżeństwo z pierwszą żoną, a pojawia się pomysł na drugą. Masz wątpliwości? Nie. Nie, nie mam. Właśnie Anna Cylejska jest... Czas pożegnać dostojnie, ale nudny bawaj. ...motorem wielu wydarzeń dziejących się na dworze. Oczywiście są tam też intrygi dworskie i są tam też miłości. Nic nie zrobiłem poza tym, że ją kochałem, błagam! Zdrady. Zdrada musi zostać rany. To jednak ta zbliżająca się bitwa pod Grunwaldem dominuje. Politycznie jest to najważniejsza rzecz, która się tam rozgrywa. Rycerze! Myślę, że ten nasz świat jest światem przedstawionym, który opowiada pewną wersję historii. Zostaw nas. I nikt nie wchodzi. To, co nas interesuje w tym, to emocje, sytuacje bliskie takim ostatecznym wyborom. Nie będę pokornie zacząć. Te rzeczy, które tak naprawdę posuwają do przodu po co tak? Akcje emocjonalne. Dla majątku. To, co jest najważniejsze i co jest prawdopodobnie najtrudniejsze. Polowanie, mam nadzieję, udane, panie. To jest oddzielenie tej historii, takiej, którą znamy z podręczników. Dobrze, że jesteś ochmistrzu. Od historii postaci, które tak naprawdę nabierają życia na ekranie. Aż tego pożałuję. Zapanuje się. Wiadra z wodą już ustawiliśmy w słońcu, żeby się nagrzało trochę. Gotowi? Klucz! Podoba mi się to, że takie współczesne motywy są wplątane w ten, tak mimo wszystko, osadzony w historii dramat. Zapraszam serdecznie na Koronę Królów Jagiellonowej. Od 2 stycznia w Jedynce.